Szanujmy. Szanujmy naszych odbiorców. Mówisz mi, byś był nafetowany. Dobra. Tak już możemy? Wytłumaczysz, wiesz? Siemanko, z tej strony Zbylu. Witam was w kolejnym odcinku mojego cyklu wywiadów Producent Prawdę Ci Powie. A dzisiaj moim gościem jest raper, producent. Czy ktoś jeszcze? Czy nie? Tylko raper i producent? Chyba, no, chyba to już. Raper i producent, Vixen. Siemanko. Siemanko. Nie wiem, gdzie patrzeć, bo mam tu... Wiesz co, ogólnie, czy jeśli chcesz coś mówić do ludzi, no to raczej tutaj, bo tutaj. Okej, okay, pewnie. Masz do wyboru trzy źródła. Okej. Okay. Chciałbym się dowiedzieć na wstępie, co było pierwsze, rap czy bity? Rap. Rap, bo bity robił mój ziomek w Czańcu, z którego pochodzę, to... Ziomek robił bity, ja mieliśmy ekipę i pod te bity nawijaliśmy. Mhm. Także pierwsze było rapowanie. A kiedy się zaczęła produkcja w ogóle? Dlaczego? Produkcja się zaczęła jakby... Czy był jakiś taki moment, który nastąpił, jakiś, wiesz, ważny, że tak powiem, w twojej karierze, że postanowiłeś robić bity, czy to było jakoś tak naturalnie, że... Zacząłeś sobie coś tam robić? Wiesz co, bity zacząłem robić z tego względu, że ziomek niekoniecznie zawsze nadążał z zrobieniem tych bitów a ja też, wiesz, jestem jakby takim człowiekiem, który nie lubi się tam prosić i tam, wiesz, przypominać i takich rzeczy. Mhm. No i zacząłem robić po prostu sam. To się robi po prostu niezależne. Mhm, I powiedz mi, jak w ogóle później trafiłeś do RPS-u, bo jednak ta droga trochę chyba trwała, co? Od momentu, kiedy zacząłeś produkować pierwsze bity i pierwsze numery. Wiesz co? Do tego RPS-u. No to jakieś minęło jakieś, nie wiem, 5 lat, może 6. Nie pamiętam dokładnie, jakby, wiesz, no dokładnie ile to tam trwało wszystko. Jakby cała droga, ale wyglądało to tak, że no wiesz, dużo bitów robiłem do szuflady gdzieś tam, nigdzie one nie wychodziły. Mhm. Aż tam ktoś się odezwał w jakimś tam pewnym momencie, jakby proponując, że puści, że gdzieś tam słyszę, aha, okej, okay, wrzucałem te bity na SoundClicka. A, no to chyba też pamiętam. No i tam, wiesz, tych bitów się nagromadziło dość sporo, bo tam ponad 200 w pewnym momencie było. Mhm. Ja po prostu, wiesz, robiłem bity i wrzucałem tam konsekwentnie cały czas. No aż ktoś tam słyszał te bity. Rakim tak słyszał, tak. Bo chyba tam nagrałeś też z nim. Tak, znaczy no, na podróże po Amplitudzie, na jego płycie, tam było 4 moje produkcje, jak dobrze pamiętam. I on usłyszał wtedy na Soundclicku. Tak. Odezwał się jakby, na Soundclicku był mail i wiesz, odezwał się bezpośrednio i tak jakąś tam współpracę zawiązaliśmy. Mhm. I to się potem przedłużyło do następnej płyty, bo po podróżach po Amplitudzie była płyta Amplifikacja jakby z remiksami tych wszystkich numerów. No tak, to też był jakiś chyba konkurs tam organizowany, tak, brałem w tym udział. Mhm, No i tam chyba 3 albo 2. Ale ty poza konkursowo robiłeś? Trochę poza konkursowo, bo z tego co wiedziałem, to nie wszystkie numery, znaczy było dużo numerów, które na przykład jakby dużo producentów remiksowało pewne numery, i przez co inne numery mniej były remiksowane i mniej propozycji było tych jakichś tam dobrych remiksów. No i odezwał się Rahim, czy by nie zrobić właśnie do numeru z numerem Dzisiaj. Był problem, bo z tego co pamiętam, to producenci mieli problem z tonacją, bo same bity były w porządku, tylko po prostu nie grały w tonacji, nie? Mhm. No i zresztą to jest jakby tam, wydaje mi się, spory problem u producentów, że robią całkiem spoko bity, ale one niekoniecznie właśnie przy remiksach, że one nie siedzą w tonacji. Na przykład problemy z refrenami są zawsze, jak na przykład nie robiłem jakiś konkurs dla producentów, to zawsze był problem z refrenami, bo refreny są
i staram się melodyjne refreny robić. Tak, i są w konkretnej tonacji nagrane, tak, a potem ludzie w ogóle nie patrzą jakby... Tak, na zwrotka, na zwrotka, jakby zwrotka, ze zwrotką nie ma problemu, bo ona siedzi prawie zawsze. No, trzeba się postarać, żeby nie siedziało to, ale no, jak się chce zrobić dobrze refren, no to trzeba się jednak skupić na tonacji po prostu. A jak to dalej szło, że tak powiem, w kierunku Rycha, bo skończyliśmy na Rahimie, tak? Że tam odezwał się Chudy z poznańskirap.com z tej strony i on zaproponował, żebym mu wysłał na płycie jakąś paczkę z bitami, no i on ją dostarczy Rychowi. No to tak zrobiłem, no i tam wiesz, to w jakimś czasie, nie pamiętam dokładnie ile to trwało, ale około, ja wiem, no, półtorej miesiąca, dwóch miesięcy. Ja już myślałem, że to w ogóle sprawa jest zamknięta, że tam posłuchał i się nic nie spodobało. A to po prostu tyle trwało, wiesz, zanim tam ktoś dostał tą płytę, zanim ktoś posłuchał i wiesz, tam dotarło. No i odezwał się na GG, w ogóle wtedy to było dość mocne przeżycie, nie? Jak tu się pisze nagle z jakimiś ziomkami na GG i nagle się odzywa Rychu. I wiesz, na początku myślałem, że ktoś się jaja robi. Ale co, napisał do ciebie wiadomości, się przedstawił, że to, no że tak to się... ja, Rychu P.A., ja, tak? Tak, dokładnie tak było. I wiesz, no i na początku tak sceptycznie podchodziłem, bo nie byłem pewny, czy to... No tak, przecież każdy mógł się... No dokładnie, nie? Poprzysz. Tym bardziej, że już się zdarzały tam jakieś sytuacje, że ktoś się właśnie podszywał pod kogoś. Ja wiesz, wtedy miałem... Nie wiem, nie miałem wtedy lat, ale jakby byłem na pewno bardziej ufny, jak chodzi o takie rzeczy. No i parę razy się tak naciąłem, że wiesz, myślałem, że gadam z kimś konkretnym, a okazało się, że to jest, wiesz, no tak, ale teraz na Facebooku, jak ktoś do ciebie pisze, no to raczej łatwo to zweryfikować. No tak. Czy to jest... No tak, no chyba, że... Czy to jest jego konto, tak? No chyba, że już faktycznie ktoś, nie wiem, poświęcił pół życia, żeby wiesz, podszyć się pod kogoś. No ale tak, no na Facebooku łatwiej. Pytam po zdjęciach, może można jakoś sprawdzać, nie? No jakoś, każdy ma jakieś swoje sposoby, nie? Masz na swoim koncie już sporo produkcji i no pytam o to każdego, więc się też zapytam, bo to standardowe pytanie, czy budujesz album producencki? Wiesz co? Czy nie masz takiej potrzeby, tak jak niektórzy? I tak współpracują z tyloma osobami, że wiesz, że nie ciągnij do tego. Potrzeba by się nawet znalazła, tylko ja nie lubię czekać na, wiesz, jak wyobrażam sobie, jak to miałoby wyglądać, że muszę się przypominać. Właśnie po to zacząłem robić bity, żeby się nie musieć nikogo prosić o nic. Właśnie pan mi do głowy super pomysł. No. Teraz taki dostałem impuls, żeby zrobił album producencki tylko z sobą jakby. Czyli na przykład 10 numerów, w którym w każdym z tych numerów nawijasz jak inna osoba. A, no to coś jak ostry tam kiedyś. No tak, 30 minut z życia w tej historii, tak. Nie, tak sobie pomyślałem. No ale to mów o tych planach, tak? Czy... To mogłoby być ciekawe, ale no jakby po to zacząłem robić bity, żeby właśnie się nie prosić, wiesz, ludzi, a tu jakby sytuacja była odwrotna, bo musiałbym przypominać o zwrotki i tam, wiesz, poganiać, jakoś tam pilnować tego, a mi się nie chce takich rzeczy robić. Tym bardziej, że wiesz... Jak ktoś jest zajawiony w czymś, to jakby wszystko, moim zdaniem, wszystko powinno jakoś tam naturalnie wypływać, wiesz, patrząc na siebie, to jak mi się spodoba, jak się zajaram jakimś bitem, który mi ktoś podeśle, to jakby, wiesz, bo nie tylko pod swoje bity nabijam, to piszę zaraz, nie? Chyba duchy przyszły. Tak. Chłopaki. To jakby, wiesz, nie mam że czegoś takiego, że w przyszłym tygodniu usiądę i napiszę, bo to już wtedy jest dupa z tego. Jak nie siądę zaraz i nie zacznę robić czegoś zaraz, no to dobra. Jakby prawdopodobieństwo, że nic z tego nie wyjdzie, się jakby zwiększa z każdym dniem, nie? Ale zastanawiałeś się nad tym, kogo byś chciał zaprosić, jeśli byś robił taki album? Albo czy są takie osoby, te raperzy, z którymi bardzo chciałbyś nagrać, z Polski? Z którymi marzy się współpraca, no? No nie wiem, no... Nie wiem, czy mi się marzy, ale na pewno wiesz, jakiś tam gości, którzy coś osiągnęli i są zajebistymi raperami. Bo raczej nie wydaje mi się, żeby wiesz,
robić album producencki tam, wiesz, z podziemnymi raperami. To by było spoko, tylko że oni by naprawdę musieli fajnie nabijać, nie? I mieć jakąś tam wizję w głowie, kurczę. Też, no kurde, nie wiem. Ale śledzisz w ogóle to, co się dzieje w polskim rapie? No powiem ci, że miałem taki okres, że przestałem śledzić. Mhm. Teraz trochę zaczynam znowu śledzić. I co? I nie wiem, teraz powinienem jakieś wnioski powiedzieć. I co? No jest spoko. nie wiem co mam powiedzieć. Ostatnio w ogóle zacząłem więcej w ogóle jakoś rapu jest u mnie w życiu. A polskiego czy... Jakby ogólnie, no. Że właśnie był taki okres, ja tak mam zresztą, był taki okres, że przestał mnie w ogóle interesować, bo jakby tego, jakby miałem wrażenie, że tyle tego jest, że ciężko nad tym w ogóle nadążyć. No jest przesył po prostu, tak? Bo strasznie dużo tego teraz wychodzi, wiesz, no. Nie wiadomo na czym ty, wiesz, się skupić. No. Jakby poczułem, że wybór jest albo robię rap, albo słucham rapu. Ale to skąd czerpiesz inspirację do podkładów i do tekstów, no bo... No jakby nie słuchając żadnego wykonawcy, no chyba też ciężko chyba, że jesteś na takim etapie, że nie potrzebujesz tej muzyki. Wiesz co, no kurczę, staram się... Nie potrzebujesz słuchać czyli na co dzień, tak? Na pewno potrzebuję, no to wiesz, kurczę, nie wydaje mi się, żeby ktoś był taki, kto w ogóle nie potrzebuje. Bo jednak o coś jakby trzeba się oprzeć, nie? Ale staram się właśnie jakby to, co mi jakby jakaś to, co mi podpowiadają jakby, wiesz, inni producenci albo inni artyści, bo to jakby nie było słuchając, to jakby dostajesz jakieś podpowiedzi, nie? Że nie wiem, ten sample ma brzmieć tak, albo ten sample się powinno łączyć z tym i tak dalej, nie? Ale staram się jakby to łamać, nie? Że i jakby często taki jakby w głowie jest taki schemat, który wiesz, robię coś i jakby odruchowo już dobra, już wiesz, to powinno być tak i już automat się włącza, nie? A właśnie staram się, żeby to jakby mieć świadomość tego momentu, w którym jakby to wszystko się dzieje, że wiesz, zaczyna się włączać ten automat i go wyłączyć, nie? Żeby wiedzieć, kiedy to się dzieje, żeby nie robić tego bezmyślnie, tylko żeby to... Żeby mieć tego świadomość. No bo jak produkujesz bity, no to tak tutaj widzimy, masz winyle, korzystasz z sampli, prawda, samplujesz, no to też jakby czerpiesz inspirację już do podkładów, prawda, no bo samplujesz i tak dalej, też masz jakieś tam swoich ulubionych producentów, więc tutaj mamy muzykę, a jak jest na przykład przy pisaniu tekstów, czy inspirowałeś się kimś kiedyś, czy dużo raczej razy się wychodzi... Pewnie, że dużo razy się inspirowałem, cały czas się inspiruję, czasami wiesz, słuchasz jakiejś nowej płyty, wpadnie ci jakiś wers i jakby... A łapiesz się na tym, że na przykład, o kurde, nawinąłem jak ten i ten, albo kurde, napisałem dwa wersy, jak, nie wiem, ktoś tam. Tak, no tak, pewnie, że tak. To zaraz jakby... jak się słucha jakiejś płyty i wiesz, wałkuje się, podoba się ta płyta, no to zaraz jakby to słychać w numerach, które się tworzy w trakcie słuchania. Ale miałeś jakieś odzewy na przykład od swoich fanów? Tak. Że na przykład, kurde, w tym kawałku to nawinąłeś jak ktoś tam. Tak, no pewnie tak, dużo razy. I kto to ma na przykład był? W sensie, do kogo cię porównywali? Wiesz co, pamiętam, że raz jak numer Gautama jak wychodził, to, że jak byś nawijam, było... Quebo to mówił nawet, bo jak mój słowem ten numer. Ktoś tam jeszcze... Ja właśnie nie lubię tego, jeszcze. Jak się porównuje raperów do innych raperów, bo tak naprawdę... Ja też tego nie lubię. Można porównać do jakiegoś innego rapera. No tak, no ja też... tego jeszcze do kogoś... Też tego nie lubię, ale no kurczę, chyba już... Dla mnie jakby porównywanie rapera do rapera sprawia, czy powoduje to, że... Zaczyna się tych raperów, że tak powiem, stawiać... Klasyfikować i jakby nic tak? Poza, nie? Nic jakby jest... Ale to może też jest jakby nasz problem jakby raperski, nie? Że my zawsze się musimy kimś posiłkować, nie? Że nie robimy nigdy... Ja cały czas do tego dążę, żeby ktoś nie miał możliwości do nikogo jakby porównać, wiesz, jakiegoś... Choćby jeden albo dwa, żeby to było tylko moje, ale nie? Wszystko już było. No nie, ale dobra, chodzi mi ogólnie o... Jakby też muzykę, prawda? No może rap to nie, no ale no. Jednak ciężko teraz słuchacza czymś zaskoczyć. Ciężko, zgadzam się, ale że wszystko już było, no nie ma bata, bo no nie ma bata.
To jakby to zależy już tylko od tego, od artysty, który tam tworzy. To, czy teraz chcesz zaskoczyć ludzi? No zaskoczyć jakby kurde. No właśnie, czym zaskoczyć? No czym zaskoczyć? Ja nie wiem, no. Ty powinieneś wiedzieć. Nie powinienem właśnie wiedzieć, czym zaskoczyć, bo... Czyli spontan. Czy nie? Czy taki bo jakby to, kurczę, jeżeli tworzy się coś nowego, to jest nienazwana jakby materia, nie? To tego nie ma jeszcze, wiesz, no nie mogę zaskoczyć, kurczę, wiesz, nie wiem, przyspieszeniami, bo przyspieszenia już były, wiesz. No tak. Jedyne jakby to są nowe twory, nie? To, właśnie to jest fajne, nie? Że dobra, tego się nie powinno nazywać. To możemy zostawić lekką nutkę tajemnicy w tym. Okej. Okay. Takie małe niedopowiedzenie. No. Powiedz mi, jak oceniasz przyjęcie swoich dwóch ostatnich albumów, Loco Tranquilo i Paradox EP? Jakie są opinie ogólnie, bo ja tam nie śledziłem. Wydaje mi się, że opinie spoko, bardzo spoko. Jakby cały czas jestem na jakby takiej... Ale masz na przykład sygnały, że to jest dobry kierunek, czy na przykład... Mam sygnał, że jakby to, że muzyka się rozwija i to jest spoko, nie? Że, chociaż w sumie z drugiej strony jakby cały czas część ludzi gdzieś tam ugrzęzła przy kontinuum, nie? Tak. Że jestem, może jestem trochę więźniem kontinuum. Ale i tak wydaje mi się, wiesz, jakby... płyta jakby na pewno przez środowisko Loco Tranquilo była więcej zauważona niż Continuum. Może to dlatego, że Continuum była jaka była i jakby ludziom się podobała i jakby Loco Tranquilo dzięki Continuum została jakby lepiej przyjęta. Ale no, ale to Loco Tranquilo była płytą, która została najlepiej przyjęta dotychczas, no? Dotychczasowych płyt. Mhm. A dostajesz propozycję od raperów? Chodzi mi o współpracę, tak? Że współpracę muzyczną. Mhm. No na pewno. Chodzi mi o to, czy na przykład po tych albumach jakoś to się bardziej uaktywniło, czy jest tak samo? No po Loco Tranquilo. Po Loco Tranquilo na pewno dużo więcej jest jakichś tam propozycji nagrania wspólnych numerów. Nie wszystkie biorę zaraz i wiesz, nie z każdym nagrywam, bo chcę się skupić na swoich rzeczach tak naprawdę. I cały czas jest jakby, nie ma chyba momentu, żeby była jakaś cisza jakby muzycznie u mnie i cały czas staram się, cały czas pracuję nad płytą. Nawet jak wiesz, wychodzi płyta i tam tydzień, dwa tygodnie po tym już robię następne numery na następny album, także. Także wiesz. A miałeś propozycję, żeby zrobić cały album przed komuś? Żeby z kimś zrobić album... Producencko? Tak, znaczy nie, raper producent. Tak, kwadrat nulu. W sensie ja jestem producentem? Tak. No to robię tak. Robię tak chyba z 3 płyty teraz. A możesz coś powiedzieć? Coś... Nie, bo one... Rąbka? Nie. Nie, bo one są na takim etapie, że po prostu są... Ludzie wzięli bity aha, na całą płytę, ale nie dostałem jeszcze na przykład wokali do numerów. Część tych na przykład są zaaranżowane 2 albo 3 numery. Jakby perspektywa jest na cały album, ale wiesz, no ciężko tak mówić, jeżeli to już jest, wiesz... Ale są to ludzie z podziemia, czy... Tak. To są raczej podziemne produkcje. Ale na jakichś tam takich mainstreamowych płytach też. Też coś tam się pojawi, jakieś produkty się pojawią, także no coś tam się będzie działo. Okej. Dobra, myślę, że możemy przejść już, że tak powiem, dalej do tego, na czym pracujesz i chciałbym się dowiedzieć, na jakim sprzęcie pracujesz, czego używasz do produkcji? Bo już teksty zostawiamy w silną dal. Tu mam kontroler. Pokażemy, na oczywiście, z bliska później. Na kontrolerze pracuję i co? I staram się dogrywać jakieś... jak mnie coś najdzie, jakieś instrumenciki, wiesz, ja nie jestem jakimś multiinstrumentalistą, ale
staram się nad czymś, na wielu instrumentach trochę, tak wiesz, trochę pogrywać, ale wiesz, na żadnym nie jestem jakiś, wiesz, zajebisty, nie? Że... Ale to na przykład z gitary też czasem sobie coś tam... Korzystam. Żdąkasz, no. Tak? Ale coś tam, bo to chyba coś tam dogrywałeś. Tak. Parę, na nowej płycie też będzie kilka numerów z gitarą. Ale uczysz się, czy jesteś samoukiem? Samoukiem jestem. Znaczy, źle powiedziałem, czy ktoś się uczy, czy jesteś samoukiem? Samoukiem jestem, samoukiem. Jak chodzi o klawisz, to jak byłem młodszy, to uczyłem się. No, z 10 lat wstecz. To tak, uczyłem się z 2,5 roku, coś takiego. I na trąbce się uczyłem jeszcze 1,5 roku. A tak poza tym to wiesz, sam raczej... A jeśli chodzi o oprogramowanie, to na czym robisz bity? Na Fruitloopsie. Aha, czyli standardowo. Standardowo. Bo jak rozmawiałem właśnie ze Świętym i ze Szwedem, to oni powiedzieli, że Fruitloops to już jest dla nich zło i wszystko robią w Cubase. Ja się nie mogę przestawić. No ja też się nie mogę przestawić i raczej nie będę się próbował przestawiać, bo jakby z każdą częścią Fruitloops jakby się tak rozwija i... No nie ma, na tą chwilę nie ma rzeczy jakby, której... Fruitloops mnie nie ogranicza, o. Jakby, jeżeli zacznie mnie ograniczać w jakiś sposób, w sensie, że będą jakieś rzeczy, których nie będę potrafił zrobić, to wtedy pomyślę o zmianie programu, ale na tą chwilę... Ja myślę, że każdy program jest dobry, jeśli ktoś ma go, wiesz, opanowanego. W sensie na tyle, na ile jest mu potrzebne, dokładnie, tak? Dokładnie, tak. Czyli jeżeli wszystko gra i wiesz, i tak jak mówię, nie ogranicza cię, to po co to zmieniać, nie? A próbowałeś robić bity na przykład na Reasonie? Nie, na niczym innym nie próbowałem, tylko... Ale w ogóle nie próbowałeś? Nie, bo mi to jest niepotrzebne. Niepotrzebne, bo wszystko mogę zrobić na Fruitloopsie. Ale mógłbyś spróbować na Reasonie. Znaczy, no, pewnie byś nie chciał na nim robić, bo... Czekaj, ja próbowałem u ziomka próbowałem... To strasznie w ogóle to środowisko jest. Tam, wiesz, nie wrzucisz sobie wtyczek takich, jakie masz na przykład na Fruitloopsie czy coś, prawda? No. Ja wiem, że wiesz, producenci różnie podchodzą do tego, że Fruitloops, a nie, to jest źle. Bo jak na to absolutnie nie jest żadna kryptoreklama i reklama, prawda? Tylko tutaj wymieniamy. No, jakby... że robisz na FL-u, to jesteś chujnie producent i w ogóle wiesz, jakby dzielą się te grupy tam na zwolenników tego programu. Ci, co robią na tym, myślą, że są najlepsi. Ci, co robią na tym, myślą, że są najlepsi. Ci, co robią na innym jeszcze, to też myślą, że są najlepsi, a tamci wszyscy są w ogóle do bani, nie? Ale tak samo jak ja na przykład robię wszystko na słuchawkach i jak kiedyś tam ktoś się dowiedział, że robię na słuchawkach, to nagle bit przestał brzmieć dobrze. No, tak. Dowiedział, że nie robię na monitorach, usłyszałem na monitorach, ale monitory masz. Ale powiem ci, że na słuchawkach mi też jest ciężko by było robić, bo szybciej, wydaje mi się, że szybciej mi się męczą uszy i nie mogę, albo w ogóle... No ten ściska mi to głowę, wiesz. No tak, to też mi właśnie wszyscy mówią, że mają problemy potem. Godzinę posiedzieć to spoko, ale jakbym miał, wiesz, cały dzień siedzieć w słuchawkach, no to ciężko. Ciężko by było. Co mówisz? A nie masz problemu z akustyką? Bo wiesz, ja na przykład nie korzystam z głośników, monitorów u siebie, bo bym się zachlasał na śmierć, dlatego pracuję na słuchawkach, a tutaj... jak jest tutaj u ciebie, w sensie czy tam nic nie rezonuje i tak dalej, czy masz jakieś problemy? Wiesz co, w każdym pomieszczeniu i tak samo z każdymi głośnikami trzeba się osłuchać. To jest na pewno, że wiesz, musisz się przyzwyczaić i jakby poznać je po prostu. Nie? I tak samo pomieszczenie, jak robię jakiś bit w nowym pomieszczeniu, w tym pomieszczeniu jestem stosunkowo od niedawna, ale już wydaje mi się, że się przyzwyczaiłem i jak mogę, jakby trzeba kurczę przejść jakiś tam ten właśnie czas. No zapoznanie się, tak? Tak, ten czas zapoznania się. A jak już się zapoznam, to już potem łatwiej jest jakby osiągnąć takie brzmienie, jakie się chce, nie? I które będzie brzmiało też na innych głośnikach, jakby. No tak jak się po prostu chciało, że wszystko jakby jest zamierzone, a nie potem nie okazuje się, że wiesz, rzucasz numer na albo bit na inne głośniki, okazuje się, że to jest w ogóle całkiem inny bit, nie? Że tam w ogóle nie ma stopy, która tak albo jeden dźwięk basu jest stłumiony, tak. Tam już ten dźwięk, ta już rezonowała. Tak, no właśnie. No to wszystkie się trzeba przyzwyczaić, także wiesz. Dokładnie. To każdy na pewno tak ma. Każdy ma w ogóle swoje sposoby. Pamiętam, że kiedyś gadałem z jednym producentem, który miał zajebisty w ogóle pomysł.
na bębny, który jest, ten producent był właśnie zwolennikiem bębnów, bo też jakby producentów można podzielić, ja nie wiem na przykład jakim ty jesteś, czy zaczynasz od bębnów? Ale czy... to zaraz do tego przejdziemy. Aha, okej. Zaraz do tego przejdziemy, teraz robimy cięcie i wracamy zaraz. No. Przed chwilą zacząłeś mówić o bębnach. Przerwałem ci, bo musieliśmy tutaj zrobić małą przerwę. I właśnie chciałem się może dokończyć o tych bębnach, bo... No, że jakby do tego, że każdy ma jakieś swoje patenty na... pomocne przy produkcji. Mhm. Ja właśnie gadałem z jednym producentem, który na przykład ma taki patent, że żeby mu bębny dobrze grały, no, to wychodzi do ubikacji. I jakby jeżeli te bębny jakby rezonują jakoś tak, wiesz, przez pomieszczenie, jak one dobrze dudnią, w sensie, że wiesz, słychać werbel, słychać stopę, w ubikacji, jak jest groove, jakby można odczuć w ubikacji, to wtedy jest dobry. Ale też tak nie sprawdzałem, że szedłem do drugiego pokoju i sprawdzałem, jak brzmi w drugim pokoju. No właśnie, ale powiedz mi, bo to chciałem cię zapytać, od czego zaczynasz w ogóle produkcję bitu? A to zależy jak... Bo jedni mają właśnie tak, że od perkusji, a drudzy od humoru. Albo od sampla. No tak, no tak. Jak u ciebie jest? U mnie jest i tak, i tak. Jakby kiedyś było jeszcze dwa lata temu, wszystkie bity zaczynałem od melodii, od sampla, albo no raczej od melodii granej. A dopiero potem dochodziły bębny, które jakby... groove miał być już w melodii, jakby wiesz, co chodzi. A bębny miał go tylko podbijać. Ale właśnie to był ten automat, o którym wcześniej gadaliśmy, że już jakby to wszystko naturalnie wychodziło i to był automat, że wiesz, siadałem, robiłem melodię i wiesz, i no z automatu po prostu. I właśnie po rozmowie z tym producentem, to był, czekaj, co to był? Już ci powiem. No tak jak sobie przypomnisz. To jest ważne. No nie powiem. No ale no nic, nie ważne. W każdym razie no ważne, wiem, że to jest ważne, ale no nie potrafię teraz sobie przypomnieć. Jak sobie przypomnisz, to potem dam podpis. Tak, tak. Taką chmurkę. Dobra, okej. Żeby wszyscy wiedzieli. Czyli prawdopodobnie sobie przypomnę, także pozdrówki. Tym gdzieś poleci to. I co? Jakby zyskałem świadomość, że to się wszystko dzieje z automatu, że zaczynałem robić melodię, potem do tego dochodzą bębny, to zacząłem robić na odwrót i zacząłem robić od bębnów. I to jest naprawdę urokliwe też, bo bębny mają... Bo robiąc bębny już zaczynasz tak, się cały wczuwać, groove prawda? Jakby, tak, cały groove już leci z bębnów, a potem... czasami jest nawet, kurczę, łatwiej to podbijać jakimiś samplami albo jakimiś wstawkami granymi. Właśnie sam ten groove, bo to już jest jakby takie... kurczę, to wszystko ciężko opisywać, nie? Ale jakby cała fala już w tym bicie jest, nie? I ona leci i ty ją tylko jakby rozwijasz tak naprawdę i podbijasz. Zresztą tak samo, kurczę, tak samo jak się robi melodię pierwsze, to też jest ta fala, nie? I też ją można odczuć i potem fajnie podbić. Jakby, no kurczę, ale to wydaje mi się zależy od dnia, nie? Teraz już nie jestem jakimś super właśnie zwolennikiem zaczynania od melodii. Mogę tak samo zacząć od bębnów. A masz jakieś patenty na bębny? Na przykład tak ja, nie tylko ja, ale też sporo producentów robi w ten sposób, że layeruje, czyli po prostu łączy na przykład, nie wiem, 5 próbek stopy, 5 próbek werbla i tak dalej. Też korzystasz taki patent, czy masz jeszcze jakieś inne patenty? Nie chodzi o to, żeby zdradzał swoje tajniki, ale ci, którzy nas słuchają, może by tam... Czasami jest tak, że próbek jest, nie oszukujmy się, masa. No, i czasami wiesz, trafisz na idealną próbkę i nie musisz z nią kombinować nic, nie? Bo no to jest to. Nie? No tak, wiesz. Ale szukasz, może ktoś głowie... ją tak stworzył właśnie, prawda? No tak. Ale jakby masz w głowie coś mniej więcej, co chcesz tam dać i jakby natrafiasz na idealną próbkę, no i mówisz, to jest okej.
A czasami wiesz, szukasz i nie ma jej i jakby próbujesz ją tworzyć. No i jakby ucinasz trochę jakieś tam częstotliwości, bierzesz z jednej, jakby łączysz z drugą, w której z kolei fajne są inne częstotliwości, fajnie grają. I jakby to łączysz i wtedy jakby, no i tworzysz coś swojego, nie? Co ci tam pasuje, nie? A dostajesz wiadomości od innych producentów? W sensie wiadomości, prośby z pytaniem o pomoc na przykład w związku z produkcją, że na przykład nie wiem, ktoś ma problem z jakimś, nie wiem, z brzmieniem na przykład stopy, bo werbla i się pytają ciebie, czy mógłbyś im coś doradzić. Dostaję, ale kurczę, niestety nie odpisuję na takie wiadomości, bo... Czemu? Bo nie mam czasu i nie chce mi się zagłębiać w to wszystko, bo nie mam czasu po prostu. Wolę ten czas jakoś spożytkować właśnie robiąc jakąś produkcję niż wiesz, wkręcać się w odpowiadanie na maila albo na wiadomości, bo ich jest dużo, jeżeli jakby wiesz, no to też jest znowu jakby decyzja, albo odpowiadam nawet na wiadomości i pomagam innym, albo robię to, co powinieneś robić. To, co powinienem robić, nie? Po to, żeby tych wiadomości przychodziło. A dużo tych wiadomości dostajesz, czy? Dość dużo. Może one nie są jakby, one też jakby przychodzą falami, na przykład po płycie to jest ich więcej. Przed płytą, jak jest jakaś tam cisza, no to jest ich mniej, wiadomo. No ale tak jakby falami. No dobra, słuchaj, tak kończąc, powiedz mi, czy miałbyś może jakieś rady dla początkujących producentów? Rady, na pewno trzeba robić swoje i trzeba robić z tego dużo. I wiesz, w ogóle się nie zrażać tym, że nie wiem, ziomkom to nie pasuje albo coś tam, bo jak się robi coś nowego, no to nie może ziomkom. Nie, trzeba cały czas to samo robić. Tak, to zrobić. Nie można się rozwijać. Nie można, nie. Absolutnie nie można. Nie, wiesz, no jakby na poważnie. No trzeba robić swoje, po prostu trzeba robić swoje. Jeżeli samemu się to czuje i samemu się przyjdzie moment, że wiesz, zrobisz beat, którym naprawdę się jarasz, no to nie ma bata, żeby ktoś się nim nie jarał, nie? Jak wiesz, no. Tylko jakby warunek jest taki, że naprawdę się musisz nim jarać, a nie oszukiwać się nim, że ty to chyba fajnie brzmi, albo to jest chyba dobry beat, to ma być dobry beat po prostu, wiesz, no. I masz być tego pewny, jak ktoś cię zapyta, czy robisz dobre bity, to mówisz, że robisz dobre bity, nie? A nie, że chyba tak, chyba nie. No to cóż, można tylko życzyć pożytkującym producentom po prostu powodzenia. Dzięki w takim razie za rozmowę. Pozdróweczki bardzo, z Bylu powodzenia życzę z następnymi wywiadami. Dzięki. Peace and love forever. Pozdro 600. Tak jest.